Cominciamo. Zaczynamy. Buongiorno Bologna. Dzisiaj pokażemy wam, jak przygotować panzanella. Nigdy nie jadłem, nie słyszałem. Nasza kucharka mówi, że dobre, a będzie to przygotowane z chleba, który został wam z dnia wcześniej. Nie da rady go wcisnąć. Można sobie połamać ręce, on się nie rozpadnie. Anna, co będzie potrzebne do przygotowania panzanelli? Cześć, Polska. Allora, oggi prepariamo questa panzanella di origine toscana. Z regionu Toscany. Gli ingredienti sono basilia. Liście bazylii. Seler. Seler. Pomidore. Pomidory. Cebula. I cebula. Chleb. Okay. Nasz suchy chleb. Później. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek. Aceto di vino. Ocet winny. Okay. Sól e pieprz. Sól, pieprz. Od czego zaczynamy? Prendiamo una... Okej, okay, oto i nasza piękna misa ceramiczna. W tym czasie ja zabieram nasz chleb i go namoczę. Acqua fredda o calda? Ma io direi fredda, poi se... W zimnej wodzie na 15-20 minut go namoczymy. Widzimy się za chwilkę. Allora Mario. Oto i nasz chleb namoczę. Mam go wrzucić tutaj? Tak. Okej. Okay. To odstawiamy na bok. Ben strizzato, mi raccomando. Namoczony i dobrze odciśnięty. E cominciamo col mettere gli ingredienti. Jakie składniki dodajemy? Seler. Oto i nasza nóżka selera. Pomidory. Nasze pomidory. Pokrajane w dosyć grubą kostkę. Cebula. Tagliata finemente. Półksiężyce pokroiliśmy. Oliwa z oliwek. Acet. I oto nasz ocet winny. Sól. Pieprz. Bazylia. I oto listki naszej bazylii. Po prostu jest to danie przygotowane w 15-20 minut. Najbardziej ekonomiczne na świecie. Mai con il coltello, perché altrimenti diventa nero. Bazylia, jak pokroicie nożem, to wam szczernieje. Czyli consiglio od Anny, zawsze rozrywać listki rękoma. Prendiamo dei cucchiai per girare. Dwie łyżki. To pozabieram, zrobię troszkę. Takie piękne kolory. I w taki oto sposób możecie zużyć chleb, który został z 2-3 dni, który jest już suchy. Na pewno zostałby wyrzucony. A w ten pomysłowo włoski, szczególnie z Toskanii, sposób możecie go użyć i naprawdę spróbujcie coś wspaniałego. Ecco. A questo punto la panzanella deve riposare almeno 2-3 ore prima di mangiarla, perché tutto l'olio, l'aceto, tutto il gusto delle verdure deve far nostra panzanella deve ma odpocząć teraz 2 godziny, 2 czy 3? 2. 2 godziny w lodówce. Dlatego, że te pomidory, ten chleb musi to wszystko przejść tym zapachem bazylii i tak dalej. Ja od razu spróbuję, a widzimy się za 2 godziny. Ecco qui, la nostra... I oto nasz czas minął. Panzanella è riposato, adesso la possiamo incartare. Przytrzymam cię, aj, te juto. Ła, łyżka spadła. Dobra. Zabiorę. Questo prendo io. Im dłuższy czas sta w lodówce, tym lepiej, bo przejdzie tym swoim... Tym oczywiście muszę spróbować. Bardzo dobra.
Jest bazylia zielona, jest wszystko. Serdecznie. Bardzo dobrze. Na zdrowie. Na zdrowie. Cześć Polska. Cześć Polska, do następnego.